Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina, 13. niedzielę zwykłą. Ksiądz Krzysztof Podstawka, ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Robert Muszyński. Czytamy dzisiaj Ewangelię Świętego Mateusza, 10 rozdział, wersety od 37 do 42. Posłuchajmy tekstu. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek wody świeżej do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Charakterystyczne dzisiaj w tekście słowo Jezusa do misjonarzy. Mowa misyjna w Ewangelii Mateuszowej. Ale 10 razy powtarza się słówko kto. Które wskazuje na dobrowolność. To znaczy, jeśli chcesz, innymi słowy mówiąc. Jezus też bardzo często używa takiego. Jeżeli chcesz, pójdź za mną. A więc kto jest faktycznie podejmij pewne wymagania Jezusa. Kto jest faktycznie uczniem Jezusa? Krzysztof zaczyna misję nową proboszcza w Lublinie. I znajduje pociechę w tym tekście, że Pan Jezus mówi, że kto poda kubek wody spragnionemu, ten otrzyma nagrodę w ten sposób. Tak możemy to zinterpretować. Bardzo lubię właśnie ten fragment Pisma, ten fragment Ewangelii, dlatego że odwołuje się do bardzo prostej rzeczy. Zresztą Ewangelia zwykle się odwołuje do prostych rzeczy, do naszych codziennych zachowań, do naszych postaw. Trudno jest je nam realizować, ale nieprawdopodobne, że Chrystus mówi, że z powodu ugaszenia pragnienia człowieka, myślę, że nie chodzi tutaj tylko o to pragnienie takie fizyczne, ale o to pragnienie wewnętrzne, pragnienie prawdy, pragnienie szczęścia, miłości, że każdy, kto uczyni taki dobry gest, kto pospieszy z pomocą spragnionemu, ten swojej nagrody nie utraci. I myślę, że posługa właśnie duszpasterska, wszystko jedno, czy parafialna, czy jakaś inna, to jest właśnie podawanie kubka wody żywej, którą jest Chrystus. I nie trzeba się przejmować tym, że ta woda, którą podajemy ludziom hojnie, czasem wsiąka jak woda w piasek szybko i bez śladu. Wydaje się, że dobro przekazane komuś, szybko zapomniane, znika bez śladu. Tak nie jest, ono wraca. On krąży, że tak powiem, w środowisku. Jakby dzisiejszy fragment składa się z dwóch części. Pierwsza mówi, kto może być apostołem, a drugi mówi, co otrzymuje ktoś, kto przyjmuje apostoła. I zatem dość mocne takie wymagania. Kto może być uczniem Jezusa, apostołem Jezusa Chrystusa? Kto powie święty Łukasz, ma w nienawiści ojca i matkę. Jan Mateusz mówi o miłowaniu. To też jest ciekawe słowo. Kto miłuje? Tu jest to greckie phileo użyte, które by wskazywało na taką miłość rodzinną. Serdeczną, serdeczną przyjaźń. Afektywną. Ale też jest używana w stosunku do rzeczy. Że na przykład możesz jakiejś rzeczy bardziej miłować, w sensie kochać, mieć do nich przywiązanie. No tutaj chodzi o relacje z osobami najbliższymi, o naturalne więzi rodzinne, że one czasem albo nawet dosyć często mogą stać się pewną przeszkodą w pełnieniu woli Bożej, w realizacji własnego powołania. Jeżeli miłość rodziców czy własnych dzieci stawiam wyżej niż
to, co mówi do mnie Bóg. Mi się wydaje, że Chrystus chce nam tutaj wyraźnie powiedzieć, że On chce być bliższy niż najbliższy nawet nam osoby, które w sposób jakby naturalny, choć rzeczywistość czasami temu niestety przeczy, powinniśmy darzyć miłością w stopniu najwyższym, to Chrystus oczekuje od nas czegoś więcej. Chyba proste, bo jeżeli Jezus jest tym, który realizuje wolę Ojca, posłany przez Ojca i mówi, jeżeli posyłam was tak, jak Ojciec mnie posłał, więc no, On wchodzi na pierwsze miejsce, absolutnie. Najważniejsza rzecz, wypełniać wolę Ojca, to jest miłość względem Niego. Właśnie, to jest. I teraz, jeżeli ktoś chce wejść to jest dosyć i zająć Jego miejsce. Dosyć trudna miłość, bo teoretycznie możemy założyć, że w życiu rodzinnym powinno być tak samo. Jeśli ktoś kocha swojego rodzica, to powinien pełnić jego wolę, tak? Jeśli mąż kocha żonę, powinien pełnić jej wolę, żona powinna pełnić wolę męża. Tak, w miłości jest też element posłuszeństwa bardzo istotny, tak? I ofiary. Ja właśnie tak, ja potrafię zrezygnować z części siebie, z swoich przekonań takich, no nie tych najgłębszych, bo trudno z nich rezygnować, ale potrafię przyjąć tego drugiego człowieka, bo jestem w jego służbie i wydaje mi się, że wobec Chrystusa, to tego, co mówisz o pełnieniu woli Bożej, tak, to jest właśnie ta miłość, która jest posłuszna, miłość, która jest gotowa złożyć pewną ofiarę z własnego egoizmu, z egocentryzmu. Innymi słowy, wydaje się, że Jezus chce być obecny w tych relacjach między rodzicami a dziećmi, bo tutaj to mamy jakby dwa razy mocno podkreślone, prawda? Relacja moja do ojca, matki i moja do syna czy córki, jeżeli mam dzieci, prawda? Że te relacje powinny być porządkowane przez miłość Jezusa obecną w naszych relacjach. Jeżeli nie są jakby porządkowane, normowane w pewien sposób, moderowane przez to, że my wspólnie, rodzice i dzieci, jesteśmy posłuszni Jezusowi, Jego Ewangelii, to wtedy łatwo taka miłość może się przerodzić w pewne zawłaszczenie osoby. Rodzice, którzy za bardzo miłują syna czy córkę, nie będą go chcieli nigdy wypuścić z rąk. Tak. Rodzice, dzieci, które za bardzo miłują rodziców, nie będą miały odejść i będą przeżywały wielką tragedię, nawet mając 60 lat, że 85-letnia schorowana mama umarła i co ja teraz zrobię z tym życiem? Wszystko mi się załamało. Spotykamy czasem takie sytuacje, gdzie ten afekt nieporządkowany jakby przez miłość, że tak powiem, trochę wyższego rzędu, staje się pewnym uwikłaniem nawet. Chrystus nie? nam tutaj bardzo mocno podkreśla, że w tych relacjach nie chodzi o afekty. Ta relacja z Chrystusem nie może być tylko i wyłącznie uczuciowa. Zresztą ja uważam, że żadna relacja nie może być budowana tylko na uczuciach, bo te są mało stabilne i mało trwałe. Tu chodzi o rzeczywiście głęboką relację, o tę komunię, o której mówimy, o to zjednoczenie, wejście w... No, to co robi Chrystus? Chrystus wkracza w nasze życie po to, żebyśmy my byli w życiu Chrystusa. To sobie inaczej nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Jeśli tu następuje jakieś rozszczepienie... No, ciekawe, że jeżeli Chrystus wkracza do jakiejś rodziny, do jakiegoś domu, to znaczy, że moi rodzice, że ja, moje rodzeństwo, też mamy do Niego relacje i jaki jest owoc, że On niczego nam nie odbiera. Ja nie myślę takimi kategoriami, że teraz przyszedł Chrystus i kogoś tego porwał do jakiejś swojej rzeczy i wyrwał nam dziecko z domu. Właśnie, bo tam ta miłość, te relacje... Teraz mamy kłopot. Błędnym myśleniem byłoby stawianie miłości rodziców do dziecka z miłością Jezusa do tego dziecka w charakterze rywalizacji. Prawda? To jest zupełny błąd, prawda? Wszyscy, że tak powiem, czworo, dajmy na to, w czteroosobowej rodzinie, ojciec, matka, syn, córka, jesteśmy razem zwróceni ku Jezusowi i próbujemy jakoś czytać Jego wolę. Jeżeli się robi tutaj konflikt, to znaczy, że no gdzieś ta miłość Boga i sama osoba Boga okazuje się nie być na pierwszym miejscu. Powiedziałbym tak, jeśli wszystko jest dobrze i tak mówimy tutaj o tej sytuacji, w której Chrystus jest na pierwszym miejscu, proszę zobaczyć, że te rodziny, które rzeczywiście żyją Bogiem, to ta miłość w tych rodzinach jest pełna. To jest, możemy powiedzieć w pewien sposób, nawet miłość doskonała.
ona przynajmniej jest miłością dojrzałą. Tam nie ma potrzeby rywalizacji, że ja kogoś kocham bardziej. Nie, ja kocham wszystkich ze względu na to, że jest nim Chrystus. To ja po prostu kocham. Czy może być taki problem, że jeżeli dzisiaj mamy taki duży spadek powołań, chociażby kapłańskich, czy dlatego, że dzieci boją się opuścić ojca i matkę, swój dom rodzinny? Pewnie są różne tutaj przyczyny. A może to rodzice robią wszystko, żeby nie poszli za Chrystusem? Osobiście to powiem, że moim zdaniem to Pan Bóg nas na próbę troszeczkę teraz wystawia właśnie, żebyśmy spokornieli nieco. Jeśli o to chodzi, ma ponad wszelką wątpliwość jakiś plan wobec Masz tego. Masz na myśli my, Kościół w Polsce? No myślę, teraz mówimy o naszym Kościele w Polsce, tak, pewnie w naszej diecezji. Natomiast to, o czym ty mówisz, jest bardzo istotne, bo to nie tylko dotyczy kwestii pójścia za Chrystusem w kapłaństwo czy w życie zakonne, ale nawet w małżeństwo. Proszę zobaczyć, no, tak? To trzeba mieć dzisiaj też... Pomijam rzeczy oczywiste, powołanie, ale odwagę pewną i dojrzałość do tego, żeby wyjść z domu i przenieść się niejako do innego domu. Ostatnio ktoś mi powiedział z własnego doświadczenia, jakiś chłopak, który się właśnie ożenił, rodzice dojrzali, chrześcijanie, powiedzieli mu: od tej pory nie możesz tak przychodzić do naszego domu jak dawniej. Twoje miejsce jest przy żonie. Oczywiście jesteście zaproszeni na obiadek od czasu do nas, ale gdybyś chciał przybiegać na obiad do mamy, dlatego że się pokłóciłeś z żoną i ona ci nie ugotuje, to nie masz wstępu w takiej sytuacji. Musisz rozwiązać problem. A to ciekawe, czy w kapłaństwie też się tak da, jak mi się nie ułoży w parafii, czy mogę pojechać do mamy na obiad, bo się z gospodynią pokłócę. Tak. Dobrze, ale to jest mowa też o krzyżu. Kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. No właśnie, my tak patrzymy może trochę negatywnie na to, co Chrystus mówi, stawiając takie wyraźne wargi, ale przeczytajmy to inaczej. Kto bierze swój krzyż, ten jest mnie godzien. Może warto najpierw zdefiniować krzyż, co to jest. W kontekście mowy misyjnej do uczniów, których Jezus właśnie wysyła na ewangelizację w teren po dwóch, tym krzyżem będzie trud związany z misją, świadectwem, zgłoszeniem Słowa Bożego. Że wylądujesz głodny na ulicy, nikt ciebie nie przyjmie i bez kolacji będziesz spał gdzieś w bardzo trudnych warunkach. Że ktoś cię wyrzuci, że ktoś nie będzie chciał z tobą gadać, czy ciebie nawet znieważy. Że nikt ci nie podziękuje za trud, który podjąłeś, żeby zanieść Ewangelię komuś, a on po prostu zlekceważy. Tego rodzaju krzyż przede wszystkim chyba. Albo wręcz jakaś kara za to, że głosisz Ewangelię taką, jaka ona jest. Że dzisiaj ktoś ciebie chce wsadzić do więzienia za to, że na przykład nazywasz grzech grzechem, powołując się na listy świętego Pawła. Słynny nie proces, musi wsadzać się siebie do więzienia, wystarczy, że się opisze w prasie, w internecie. Czy to jest inny sposób ceny, surowej kary dzisiaj. Zniesławienia. No ale właśnie to jest ciekawe. Chyba tego typu krzyż tutaj Pan Jezus pokazuje w takim dosyć konkretnym sensie. Czy jesteś gotów coś zapłacić, jak głosić Ewangelię również na własny koszt w jakiś sposób? No, z drugiej strony patrzymy tutaj wyraźnie. Chrystus oczekuje od nas tej miłości i tak dalej. I On jest tym krzyżem. Tak? To jest logiczne, że jeśli ja kocham Chrystusa, tak, to wiąże się także z tym, że możesz stracić swoje życie, że możesz stracić je w taki sposób, że ktoś, no, powiedzmy, zwolni cię z pracy, albo cię gdzieś opisze, że stracisz dobre imię. Albo też ktoś na przykład zwalnia się z dobrze płatnej pracy, żeby zająć się jakąś działalnością w kościele, robi to świadomie, dobrowolnie, wiedząc, że traci dobre dochody i że idzie jakby na niepewny chleb. Albo nie godzi się na traci dobre... Traci życie w pewien sposób. Albo się nie godzi na dobre dochody ze względu na to, że jest chrześcijaninem, bo mu oferują pracę w jakimś call center, która polega na naciąganiu ludzi na jakieś oferty, a ktoś mówi nie. Albo oglądam taki program, w którym pan, który zajmował wysoką pozycję w firmie farmaceutycznej, już był odpowiedzialny za organizowanie jakichś tam wyjazdowych spotkań integracyjnych, nawet do krajów egzotycznych, gdzie już przestał liczyć pieniądze, zwalnia się z pracy ze względu na to, że no, zwyczajnie sumienie mu nie pozwala. To dam teraz inny przykład.
A propos dzisiejszej Ewangelii, mam nadzieję, że nikt się na mnie za to nie obrazi, ale kiedy dzisiaj czytam o tym kubku świeżej wody do picia, to mam na myśli to, co się w ostatnich dniach dzieje i myślę, Pan Jezus mógłby powiedzieć, że kto ci sowianki poda, drugiemu nie utraci swojej nagrody. Że tutaj mamy przykład właśnie też dobrego takiego chrześcijańskiego biznesu, jak mi się wydaje. A mnie się bardzo podoba, już tak na koniec to zdanie, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, Boga, który mnie posłał, że ostatecznie nie chodzi tutaj o to, żeby napompować nasze poczucie ważności, jacy to jesteśmy ważni, że reprezentujemy Pana Jezusa, żeby się tym nadymać, tylko wręcz przeciwnie. Mogą mnie przyjąć, mogą mnie odrzucić, ale ja robię co mogę, natomiast ostatecznie oni robią to ze względu na Jezusa. Moje talenty, moja elokwencja, mój sukces nie jest tak bardzo ważny. Ważne jest, żebym był wierny Jezusowi i go po prostu 16 zanosił lipca, ludziom. 16 lipca droga neokatechumenalna na całym świecie, w Polsce akurat 16 lipca rozpoczyna takie trzydniowe rekolekcje, na które się stawi z całej Polski prawie 1000 osób, do Puław zresztą w naszej diecezji, i po 3 dniach tych rekolekcji zostaną najpierw wylosowane pary, a więc mogę trafić na kogoś, kto jest na przykład ze Szczecina czy z Warszawy, na pewno nie mój przyjaciel, nie mój ktoś, w sensie znajomy, z kim mam dobre relacje, jakiś współbrat z innej wspólnoty. Po drugie, że zostanie drugie losowanie, losuje jakieś miasto w Polsce, bądź jeżeli ktoś potrafi po słowacku, czesku, czy też bodajże gdzieś jeszcze tutaj Litwa bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie na calutki tydzień, takie dwie osoby dostają bilet w tą i z powrotem i tyle, nic więcej. Bez karty kredytowej, bez pieniędzy, bez telefonu komórkowego, bez zapasowych ubrań, tak jak stoją, licząc na to, że dostaną nagrodę proroka, że dostaną ten kubek wody, dach nad głową. I ktoś mi wczoraj mówił, że czas się kończy. Że nie robi tego ze względu na to, że się czuje jakimś wielkim misjonarzem, wręcz przeciwnie, że faktycznie chce doświadczyć Chrystusa Zmartwychwstałego, nie? Że naprawdę jest i ja wchodzę w to, co mi obiecuje, a on... Ja się spodziewam, czekam. Na pewno doświadczy trudów misjonarza. To jest ponad wszelką wątpliwość. I radości. Ale to jest rzecz niesamowicie potężna. Ja się biję w piersi, że się nie odważyłem pojechać. Zobaczymy, może nam zdadzą relacje potem z takiej misji. Na pewno. Pan Jezus pewnie im powie i nie z tego się cieszcie, że się ludzie wam kłaniali nisko, tylko że wasze imiona są zapisane w niebie. To jest ostatecznie cena proroka, cena misjonarza, cena apostoła. Więc pomyślcie tylko o krzyżu, jaki ich czeka. Kto nie bierze swojego krzyża, no to jest potężny krzyż. Nie wiesz, czy będziesz dzisiaj spać na ławce, na deszczu, na tych burzach strasznych, czy ktoś cię przyjmie do domu. Chociażby tyle. Ksiądz Krzysztof Pozdawka, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.